Błażej Stachewicz. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek programu pod tytułem Jelenia Kultura. Dzisiaj moim gościem w studio jest Sławomir Kupczak, kompozytor, nauczyciel oraz osoba, która stworzyła operę Voyager, którą już pod koniec maja będzie można obejrzeć w Teatrze Narodowym w Warszawie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do opery, może zacznijmy od początków, bo uczyłeś się grać na skrzypcach, to był pierwszy instrument, z którym się zetknąłeś, natomiast w sumie wybrałeś kompozycję. Skąd taki pomysł? Dlaczego akurat kompozycja? W liceum zacząłem komponować, tak sam z siebie. Do teraz się zastanawiam, co było tak naprawdę impulsem. Wydaje mi się, że chyba tam byli teraz już wybitni kompozytorzy, którzy zaczynali pisać w szkole muzycznej we Wrocławiu imienia Karola Szymanowskiego, to liceum. I ja mam wrażenie, że to mnie jakoś tam zapłodniło, to znaczy zapłodniło myśl, że dlaczego nie mogę pisać, skoro gram tego Szymanowskiego, Paganiniego i innych kompozytorów. Po prostu usiadłem i napisałem utwór. Sam z siebie. I tak się zaczęło. Później zdawałem na skrzypce do Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Zagrałem fatalnie. I jednocześnie zdawałem na kompozycję. I się udało. Czyli nie trzeba być doskonałym muzykiem, żeby tworzyć swoje dzieła? To trudne pytanie. Co to znaczy być doskonałym muzykiem, żeby pisać? Nie wiem, wydaje mi się, że trzeba mieć wyobraźnię, wykształcić warsztat kompozytorski. Natomiast na pewno gra na instrumencie bardzo przydaje się w kompozycji, ponieważ mam opanowany cały kwintet smyczkowy, w orkiestrze na przykład. Więc te doświadczenia z gry na skrzypcach bardzo się przydają. A oczywiście nie byłem doskonałym skrzypkiem, ale byłem dobry. Komponowanie to jest tworzenie pewnej kompozycji z dźwięków. Tych kompozycji do dzisiaj, do współczesności powstało naprawdę bardzo wiele. Obecnie, tak mi się wydaje, kompozytorzy mają dużo przetartych ścieżek, ale też chyba tych możliwości tworzenia oryginalnej muzyki jest dużo mniej. Jest dużo trudniej komponować coś, co jeszcze nie powstało. To znaczy, gdybym myślał, że już wszystko zostało napisane, no to miałbym kłopot z postawieniem paru nut na papierze. To by były bolesne założenia. To by było bolesne założenie. To znaczy, ja cały czas wierzę na przykład w możliwości, nie wiem, orkiestry symfonicznej. Wydaje mi się, że można napisać oryginalne, ciekawe utwory. Natomiast sądzę, że chodzi tutaj panu o to, że żyjemy w takim, w cudzysłowie, w czasach postmodernistycznych. Więc wydaje mi się, że w ogóle w tworzeniu, i nie chodzi tutaj tylko o kompozycję, bardzo ważne są konteksty. To znaczy, jak zestawiamy jakiś tam element twórczy z innym elementem i jak on w tym kontekście zaistnieje. I po części ja też tak piszę, bo w pewnym sensie tak jest też napisana opera moja. Natomiast wierzę, że można pisać oryginalne utwory, bo znam takie utwory, które brzmią tak nowocześnie, są takim nowym zjawiskiem, który nie wystąpił wcześniej. Czyli to jest możliwe. Właśnie ta nowoczesność. Czy te utwory są przeznaczone do słuchacza, który jest na nie przygotowany, jest w jakiś sposób, właśnie dysponuje tym kontekstem, o którym przed chwilą pan mówił. Czy one są czytelne też dla innych odbiorców, tych, którzy po prostu chcą posłuchać muzyki? No ja do końca tego nie wiem, bo każdy, ilu odbiorców, tylu interpretatorów. Natomiast mi się wydaje, że trzeba być po prostu otwartym na sztukę nową. I sama otwartość, nie blokowanie się przy odbiorze muzyki nowej czy sztuki nowej może otworzyć potencjalnego widza, słuchacza na nowe doznania. Natomiast dobrze oczywiście jakby poszerzyć tą wiedzę, jakby zrozumieć utwór muzyczny, bo wydaje mi się, że to nie chodzi tylko o odbiór emocjonalny, który jest podstawowy, ale także żeby sztukę starać się zrozumieć.
W swoich kompozycjach wykorzystuje pan bardzo dużo różnych elementów, bo to są zarówno instrumenty orkiestrowe, do tego dochodzą różnego rodzaju sample, wstawki dźwiękowe, wstawki słowne i w tym wszystkim jakby dominantą jest także komputer. To są nowe obszary muzyki się otwierają dzięki wykorzystaniu komputerów w chwili obecnej? Na pewno, bo nie można... To znaczy, za pomocą komputera można stworzyć brzmienia, które nigdy byśmy nie stworzyli, nie wyprodukowali za pomocą instrumentów. Więc ta paleta brzmień instrumentów akustycznych poszerzona o brzmienia komputera, no dają nam jeszcze większą tą perspektywę. Ja przynajmniej tak traktuję komputer, ale traktuję go bardzo instrumentalnie. To znaczy, nie przydaje mu jakichś wyjątkowych cech, natomiast ma nieograniczone możliwości. Tak bym to powiedział. Z jednej strony komponuje pan swoje własne kompozycje, można powiedzieć, no, wynikające z pana potrzeby tworzenia, a z drugiej strony są to także kompozycje na zlecenie. To są dwa inne światy w momencie, kiedy komponuje się coś, co tworzymy od podstaw samemu, jakby bez żadnych wytycznych i w momencie, kiedy, nie wiem, na przykład dyrektor teatru zgłasza się do pana i mówi, proszę mi stworzyć muzykę do najnowszego spektaklu. Mówi pan o dwóch rodzajach podejścia do pisanej muzyki. Muzyka w teatrze pełni rolę użytkową, to znaczy ona podkreśla sensy sceny, psychologię postaci, nadaje pewien, może nadać pewien rytm spektaklowi, a więc ja bardziej się wycofuję. To znaczy moja rola jest jakby podrzędna. Muzyka tła. Muzyka tła, ale jest najważniejsze słowo w teatrze lub jakieś inne konteksty, które jakoś tam szukamy z reżyserem. Natomiast jednym słowem, ta muzyka nie jest zamkniętą całością. Natomiast muzyka autonomiczna, prezentowana na scenie, no jest jednak moją własną wypowiedzią. To znaczy ja tworzę dramaturgię od A do Z. W teatrze tego nie jestem w stanie zrobić, ponieważ jestem podporządkowany narracji spektaklu. Więc to podejście jest inne, natomiast pasja taka sama. Pańskie podejście do muzyki teatralnej można było zobaczyć, usłyszeć w teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida podczas premiery Pierścienia Wielkiej Damy. Jak wspomina pan pracę przy tym spektaklu? W jaki sposób powstawała ta muzyka? No bardzo dobrze wspominam tą pracę. Tym bardziej ją dobrze wspominam, ponieważ tekst Norwida jest niesłychanie trudny i jakoś trzeba było wydobyć te sensy bardzo trudne na scenę. Więc było dużo rozmów z reżyserem, z Piotrem Jędrzejasem, dużo prób. Uczestniczyłem w większości prób na scenie. No i ta muzyka tworzyła się tak, jak aktorzy przygotowywali się do spektaklu. Ja także przygotowywałem się do pisania tej muzyki. Fantastyczna praca, fantastyczna. Wydaje mi się, że udana. To jest chyba troszeczkę taka inna praca kompozytora, bo już nie można tworzyć w domu, prawda? Nie można się zamknąć w jakimś pomieszczeniu i samemu tworzyć muzykę, tylko trzeba współpracować z dużym zespołem ludzi, w sumie naginać się do pewnej rzeczywistości stworzoną przez reżysera, przez oryginał literacki. To właśnie to, co powiedziałem wcześniej, jakby różnica między pisaniem muzyki ożytkowej do filmu, do teatru, a pisaniem muzyki autonomicznej. Tak, no ja muszę słuchać aktora, muszę iść za sensem sceny, żeby ta muzyka nie przeszkadzała w spektaklu. I to jest tak naprawdę bardzo trudne w pisaniu muzyki do teatru, bo samo pisanie muzyki jest proste, samo w sobie. Natomiast żeby nadać sens scenie, czyli szukania tej psychologii, tej głębi, tych kilku warstw, które są w tekście, no to jest, na tym polega trudność. Ja oczywiście piszę w domu. Czasami się zdarza, że w teatrze improwizuję, czyli siedzę przy komputerze, zakładam słuchawki i w trakcie jakiejś sceny cichutko sobie gram, no i później proponuję reżyserowi, no słuchaj, mam taką propozycję, albo to będzie strzał w dziesiątkę, albo wyrzucamy. No i to różnie bywa.
W najbliższym czasie, bo pod koniec maja, będzie można zobaczyć i usłyszeć skomponowaną przez pana operę pod tytułem Voyager w Teatrze Wielkim w Warszawie. Gdybyśmy mogli zachęcić widzów do udania się do stolicy, obejrzenia tej premiery, co na nas tam czeka? Tak, no spektakl będzie, premierę miał 22 maja w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Dostałem zamówienie od teatru. Co zobaczymy? Zobaczymy operę kameralną. Do tekstu, do libretta Michała Borczucha, świetnego reżysera. I cóż ja tu mogę powiedzieć? No napisaliśmy operę o człowieku. Bo opera mówi o wystrzeleniu dwóch statków kosmicznych, na którym znajdują się takie płyty z nagranym całym, można powiedzieć, dorobkiem ludzkości. To znaczy tam są zdjęcia, muzyka, teksty, różne związki chemiczne, które występują. Czyli teksty kultury opisujące naszą cywilizację. Człowieka, budowę człowieka, anatomię. I nam, oczywiście po co to zostało wystrzelone? No po to, żebyśmy nawiązali ewentualny kontakt z obcą cywilizacją. Nam się to wydawało, z Michałem, wydawało nam się, że to jest taki gest romantyczny bardzo. Romantyczny i w pewnym sensie przez to też dramatyczny. I ten temat sprowokował nas do opisu, do pewnej, może nie opisu, do pewnej refleksji na temat człowieka i jego, nie chcę tutaj mówić o wnioskach, jakie ta opera daje, ale o pewnego rodzaju samotności człowieka w kosmosie, we wszechświecie, że najprawdopodobniej jesteśmy tutaj zupełnie sami. A nawet jeśli jakieś cywilizacje odbiorą ten komunikat nasz, no to pytanie, czy w ogóle jeszcze kula ziemska będzie istnieć. No dało nam to szereg refleksji na ten temat. Czyli muzyka, podejrzewam, będzie tworzyć taki dosyć smutny klimat. I wesoły, i smutny, wielowarstwowy. Będzie się działo. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 22 do Teatru Narodowego w Warszawie na premierę opery pod tytułem Voyager Sławomira Kupczaka. Zapraszam. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek Jeleniej Kultury.